kilkadziesiąt lat temu było małym pudełeczkiem z kryształkiem lub dwiema lampami i zestawem słuchawek. Z czasem rosło, stając się niemalże meblem, który z tubowym głośnikiem królował w salonie. Dla mojego dzisiejszego gościa, drodzy Państwo, radio, bo o nim mowa, stanowi swego rodzaju inspirację, tajemnicę, a od ponad 30 lat jest głównym obiektem zainteresowania i radioodbiornikowej pasji. Panie Januszu, serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego programu, do naszej rozmowy. Na wstępie szybkie i krótkie pytanie, ale myślę, że bardzo istotne, które rozpocznie naszą rozmowę i nasze dzisiejsze spotkanie. Proszę powiedzieć, co takiego jest inspirującego w radioodbiornikach? Co Pana ujęło w radioodbiornikach i dlaczego one zajmują to ważne, szczególne miejsce w Pana życiu, w Pana domu, w Pana sercu i w Pana pamięci? Dusza. Ta skrzyneczka ma duszę. Ta skrzyneczka, która jest uszkodzona, zepsuta, nie mówi, nie daje znaku życia. Po naprawie ta skrzyneczka żarzy się pięknym światłem, świeci. Mówi, wyszukuje różne stacje z całego świata. Jest to coś pięknego, coś, co daje człowiekowi radość z naprawy, z tego, że się to uruchomiło, że to ożyło, że to zaczyna grać. Jest to pasjonujące, jest to wspaniałe. Czyli jest Pan lekarzem? W cudzysłowie i w metaforze, kolekcjonerem radioodbiornikowych dusz. Można tak powiedzieć. A Panie Janusza, proszę mi powiedzieć, skąd w ogóle pomysł na to, żeby naprawiać, bo już kolekcjonerstwo swoją drogą, a naprawa swoją drogą, więc skąd pomysł, żeby naprawiać te radioodbiorniki? Pamiętam, jak byłem malutki, tatuś przyniósł skądś takie stare radio AGA. Polskie to było radio na szwedzkiej licencji, wyprodukowane chyba w 1946 roku i to radio w pewnym momencie się zepsuło. Tatuś to rozłożył na stole i po kilku godzinach uruchomił to radio. Jakimś cudem, nie wiem jakim, bo się na tym nie znał. I tak jakoś mnie to zainteresowało. Później edukację zacząłem od ogólniaka, ale jak siostra się dostała do pracy do technikum radiotechnicznego, no więc ją prosiłem, żeby mi przeniosła z ogólniaka do tego technikum i tak się moja zaczęła droga tele- i radiomechanika. A kiedy już naprawi Pan ten radioodbiornik, to gdzie on trafia? Naprawia Pan radioodbiorniki dla ludzi? Naprawia Pan radioodbiorniki to znaczy, tylko dla siebie? To znaczy kiedyś tak, kiedyś to ja w ogóle z tego żyłem, to był mój zawód. Pracowałem w zakładzie radiotelewizyjnym przez długie, długie lata, więc to wtedy wyglądało inaczej. A pamięta Pan, kiedy radia pojawiły się właśnie tutaj, w gminie Szerzyny, w Szerzynach? To znaczy tu, no ja przyjechałem w 72 roku i pobrałem się z moją kochaną małżonką do tej pory, którą niezmiennie kocham. I z którą dzieli Pan swoją pasję. Dzielę swoją pasję do dzisiaj, która mi bardzo dzielnie pomaga. W ogóle są Państwo takim artystycznym małżeństwem. Pan para się radioodbiornikami, Pani Janina poezją, literaturą. To też Wam pomaga w takim dzieleniu się pasją i tym szukaniem tej inspiracji w pasji i w tym, czym się interesujecie, bo to są różne dziedziny, radioodbiorniki, poezja. Ale czy właśnie to, że jesteście tym małżeństwem z pasją, pozwala Wam chociażby na to, żeby te wszystkie radioodbiorniki pomieścić w swoim domu? Bo w kuluarach, drodzy Państwo, dowiedziałam się, że to jest tylko część ekspozycji Pana Janusza. Jedna, kolejna znajduje się w jednym innym pokoju, kolejna z kolejnych na strychu. Żona tak, żona bardzo mi pomaga, bardzo toleruje moje fascynacje. Rozkładanie tych odbiorników wszędzie i fascynacje. Jakoś trzeba sobie pomagać.
A z którego radioodbiornika jest Pan najbardziej dumny jako kolekcjoner? Mam taki odbiornik szwajcarski, który jest rzadkością w naszym kraju, no bo niby skąd ze Szwajcarii do nas w 50 tam którymś roku takie radio, ale jednak trafiło. Ktoś go tam gdzieś sprowadził. Jest to odbiornik, który oryginalnie, fabrycznie był bez UKF-u, ale jak Zachód zaczął propagację fal ultrakrótkich, jak zaczął produkować odbiorniki, które odbierały na falach ultrakrótkich, to wtedy fabryka produkowała przystawki takie, które można było do tego radia zamontować. Oczywiście w zakładzie radiotelewizyjnym musiało być to zrobione, które można było do tego radia zamontować, żeby to radio odbierało na falach ultrakrótkich. A dlaczego na ultrakrótkich? Dlatego na ultrakrótkich, że jest możliwość dużo lepszego odbioru. Po prostu jest dużo lepszy odbiór, jest dużo większe pasmo przenoszenia, jest dużo lepszy głos po prostu na falach ultrakrótkich. I to jest najstarsze radio w Pana kolekcji? Nie najstarsze radio. Najstarszym moim radiem jest to radio z tą karteczką białą. Jest to odbiornik z 1935 roku. Jest to odbiornik wyprodukowany na stulecie Belgii. Jest to odbiornik wyprodukowany w kooperacji francusko-amerykańskiej. Jest to odbiornik na amerykańskich częściach. Tak, bardzo ciekawy odbiornik. Odbiornik wyprodukowany na stulecie Królestwa Belgii, bo Belgia odłączyła się... Skąd znalazło się u Pana? A no właśnie. Belgia odłączyła się od takiego kantonu francuskiego tam i powstało Królestwo Belgii na stulecie, czyli 35 rok, no to 1835 roku powstała Belgia, możemy wiedzieć z tego odbiornika. Jest to odbiornik z 1935 roku. Ale pewnie jakby poszukał, to by się jeszcze starsze znalazło. A proszę mi powiedzieć, jak radioodbiornik zmienił się w perspektywie czasu, w perspektywie lat? Odbiorniki zmieniły się w diametralny sposób. Technika po prostu poszła bardzo do przodu. I rozwój nauki spowodował to, że odbiorniki stały się czymś zupełnie innym jak na początku. Na początku był maleńki odbiornik detektorowy. O, proszę bardzo. To jest ten... 1935 rok. Proszę. Odbiornik Kryształkowy. Dwuzakresowy, tak. Firmy Detra. Warszawa, rok 1935. Tak. Warszawa, 35 rok. Więc to jest początek. To jest początek radia. Do tego jeszcze są słuchawki. Tu kryształek, którego akurat w tej chwili nie ma, ale to szczegół. To o tym, o czym mówiłam na początku, że jedne miały kryształki, inne tak, lampy. Tak. To jest właśnie ten odbiornik kryształkowy. Jeden w mojej kolekcji taki odbiornik kryształkowy, który był, któremu niepotrzebne było zasilanie. Potrzebna była tylko długa antena i uziemienie i nie trzeba by było prądu. Ludzie po prostu na początku od tego zaczynali. Od tego się zaczynał rozwój. A Panie Januszu, radioodbiorników. A ile radioodbiorników znajduje się w Pana kolekcji? Czy jest Pan w ogóle w stanie mi powiedzieć i zliczyć? Orientacyjnie może tak, nie co do sztuki, bo wiem, że to pewnie będzie trudne. Nie jestem w stanie policzyć, ale oceniam, że jest ponad 300 sztuk. Ponad 300 sztuk. Tak. A czy ma Pan jakieś marzenia w związku ze swoją pasją? Może jakieś muzeum? Może jakaś wystawa? No to zawsze fajnie by było tak sobie pomarzyć o jakiejś wystawie. Fajnie. Fajnie by było. Panie Januszu, piękne tło stanowi element Pana kolekcji. To jakby kilka słów powiedział Pan o tych radiach, o tych kilku radiach, które znajdują się za naszymi placami. O na przykład o tym największym radioodbiorniku. No to jest...
zbiornik Amati to był słynny lutnik włoski z XVII wieku i od jego nazwiska Niemcy nazwali to radio. A ciekawe jest to, że to radio jest wyprodukowane w fabryce imienia Józefa Stalina w Berlinie Wschodnim, w Berlinie Tempelhof, w dzielnicy takiej Berlina Tempelhof. Radio, gdzie na tylnej ściance jest napisane fabryka imienia Józefa Stalina. To, które działa, to jest radio RFN-owskie, bardzo dobrej jakości, bardzo dobre, bardzo drogie. Radio już wyposażone we wszystkie nowinki na owe czasy, radio z lat 60., ale bardzo dobre. A to białe? To natomiast jest radio, to jest Erojka Polska, to jest radio najlepsze, jakie było produkowane w PRL-u, najlepsze polskie radio. A to jest belgijskie radio, o tyle ciekawe, że to radio, jak wszystkie inne mają ten przód z materiału, to radio ma metalowy ten przód. Dlatego go postawiłem tutaj, że ono jest o tyle inne rozwiązanie, po prostu niespotykane w Europie, że ten przód jest metalowy. Te radia były używane w pomieszczeniach domowych, pewnie w jakichś, głównie w pomieszczeniach domowych, a są radia, które znajdowały gdzieś indziej zastosowanie, a które ma Pan w swojej kolekcji? No są radia takie, które na przykład, jak ten odbiornik tam, był na wyposażeniu łodzi podwodnych. Ten odbiornik tam, który stoi za nami, jest to odbiornik sieciowo-bateryjny i z tego względu w łodzi podwodnej, wykorzystując baterie, Niemcy sobie słuchali wiadomości. A Panie Januszu, a czy jest jakieś radio, którego nie ma Pan w swojej kolekcji, a które jest Pana marzeniem jako kolekcjonera? O tak, jest dużo takich odbiorników, dużo. Jeszcze dużo jeszcze jest takich odbiorników. No bardzo bym chciał mieć Elektrita jakiegoś, już nie mówię, żeby to była Opera, bo to najbardziej luksusowy odbiornik, ale chciałbym mieć Elektrita któregoś, bo to były wspaniałe odbiorniki na owe czasy, produkowane we wspaniałej fabryce, no ale niestety jest ich tak mało. Nadzieja umiera ostatnia. Tak, ale jest ich tak mało i są tak trudne do zdobycia i tak drogie, że no trudno. Trudno. Panie Januszu, to ja Panu życzę na zakończenie naszej rozmowy, żeby właśnie ten Elektrit. Tak. To radio znalazło się w Pana kolekcji na szczególnym miejscu, żeby się ziściło to marzenie i to pragnienie. I dziękuję za spotkanie, za zaproszenie do tego niezwykłego miejsca, gdzie królują, takiego słowa muszę użyć, bo naprawdę te odbiorniki królują, wszystkie są pięknie wyeksponowane, o wszystkie Pan dba, gdzie królują Pana radioodbiorniki. Dziękuję za zaproszenie do tego niezwykłego miejsca, w którym nie tylko naprawia Pan technicznie rzecz ujmując te radia, ale przede wszystkim, tak jak Pan powiedział na początku, przywraca im Pan duszę i za to z całego serca Panu dziękuję. Dziękuję za to niezwykłe spotkanie. Bardzo dziękuję. Dziękuję za przybliżenie Pana pasji, za podzielenie się tą niezwykłą pasją z naszymi widzami. Dziękuję również Państwu za poświęcony czas i za spotkanie z Kwadransem z Kulturą w sieci z Panem Januszem Tomsia, kolekcjonerem radioodbiorników. Z całego świata. Jest tu w tej chwili z 14 krajów świata. Są odbiorniki z 14 krajów świata. I tą puentą kończymy trzeci odcinek Kwadransu z Kulturą w sieci. Serdecznie dziękuję Panie Januszu. Dziękuję.